Dzień dobry, witamy Państwa serdecznie w kolejnym odcinku, w którym chcielibyśmy Państwu przedstawić nową serię Vestia od Focala, która pojawiła się niedawno na naszym rynku oraz w naszym salonie. Mieliśmy już okazję trochę się im przyjrzeć bliżej, trochę ich posłuchać w różnych konfiguracjach i postaramy się w dzisiejszym odcinku właśnie podzielić z Wami naszą opinią na temat tejże serii. Tak więc zapraszamy. Vestia to trzy nowe modele kolumn podłogowych, oznaczonych kolejno od najniższego 2, 3, 4. Jeden model monitora, oznaczony numerem 1, oraz kolumna centralna Center. Inspirację dla nazwy producent zaczerpnął od nazw bogiń domowego ogniska Vesty oraz Hestii. Pod kątem designu seria łączy w sobie stylistykę zarówno Focal Hora, jak i Focal Aria, aczkolwiek więcej nawiązań w kontekście obudowy jednak znajdziemy w wyższej serii. Boczne ścianki są pokryte lakierem, natomiast środkowa część została wykończona skórą, co powoduje, że konstrukcja ma szansę na zarówno wkomponowanie się w pomieszczenia nowoczesne, jak i te bardziej klasyczne. Pomagają również w tym trzy wersje kolorystyczne, w jakich są produkowane Vestie, czyli zarówno czarny lakierowany, jaki widzicie tutaj obok mnie, jak i Darkwood czy Lightwood. Maskownica, jaka jest dołączona do zestawu, to znane już z innych modeli, jak i też marek, magnesowe rozwiązanie, dzięki któremu nawet w sytuacji, kiedy używamy kolumn bez nich, otrzymujemy bardzo czystą formę bez widocznych otworów na zamocowanie maskownic w wersji na kołki. Projekt oparty jest na membranach Slate Fiber, zaprezentowanych w 2019 roku wraz z linią Hora, dlatego też na pierwszy rzut oka od razu widzimy analogię do przetworników z tejże serii. Membrana to połączenie włókien węglowych oraz termoplastycznego polimeru. Tego typu rozwiązanie zapewnia optymalne osiągi w zakresie sztywności, jak i także tłumienia. Za wysokie tony odpowiedzialny jest przetwornik aluminiowo-magnezowy TAM z profilem w kształcie litery M. Wszystkie modele zamknięte zostały w obudowie typu Buzz Reflex z tunelem skierowanym zarówno do przodu, jak i do tyłu. Wyjątek stanowią tutaj kolumny podstawkowe z pojedynczym Buzz Reflexem, który został umieszczony na przedniej ściance. Największa, czyli model czwórka, to trójdrożna konstrukcja wyposażona w potężne 21 cm przetworniki niskotonowe, które na tle 16,5 cm średniotonowców prezentują się bardzo okazale i zapewniają taki mocniejszy bas. Powoduje to, iż jest to model świetnie pasujący do większych pomieszczeń. Kolejno Vestia numer 2 to odpowiednik modelu 3, który został po prostu okrojony jakby o jeden przetwornik niskotonowy. W obu przypadkach sekcja średnio oraz niskotonowa jest obsługiwana przez 16,5 cm przetwornik z membranami wykonanymi z tego samego materiału jak w całej serii. W ostatniej sekcji podpowiemy Wam z pomocą trochę strony dystrybutora, do jakich pomieszczeń są dedykowane konkretne modele, a teraz przejdziemy sobie do brzmienia oferowanego przez tę serię. Musicie jeszcze jednak pamiętać o tym, że kolumny, o ile należą do wysokoskutecznych, bo tutaj wcześniej zapomniałem o tym wspomnieć, to jednak pomimo nominalnych 8 ohm, które deklaruje producent, ich minimum sięga aż 3 ohmów. W przypadku modelu tego Vestia numer 2, czyli tego dokładnie, który widzicie tutaj obok mnie. Brzmienie Focal Vestia poszło w stronę nieco takiej większej ekspresji i nowe modele potrzebują na początku na pewno nieco więcej czasu, ponieważ rozpoczynając przygodę z nimi możemy mieć lekko wrażenie mniejszej ilości basu kosztem mocniejszej góry, ale już po kilkudziesięciu godzinach wygrzewania wszystko się układa i dostajemy granie z głębokim basem, bardzo takim rozbudowanym o sporym zróżnicowaniu, ale z również sporą przestrzenią i detalem w tych najwyższych rejestrach. Tak więc jeżeli poszukujemy rozwiązania idącego w tym kierunku, to warto spojrzeć w stronę tej serii. Środek jest trochę bardziej zachowawczy, nie mamy tutaj wrażenia takiego uwypuklenia, raczej prezentuje się łagodnie i bez natarczywości. W przypadku wyboru kolumn do konkretnego pomieszczenia producent wyszedł nam tutaj naprzeciw i sam sugeruje, w jakich kubaturach
mogą się sprawdzić poszczególne konstrukcje. Dlatego też w sytuacji, kiedy chcielibyście orientacyjnie spojrzeć, jakie są sugestie konstruktorów, to możecie zajrzeć na stronę producenta, ewentualnie na naszą, w której odpowiedniej oczywiście sekcji, gdzie macie specyfikacje, znajdziecie również taką informację. Aczkolwiek należy je traktować momentami z dużą taką dozą rozsądku, ponieważ w przypadku kolumn podstawkowych dość odważnie tutaj producent zachęca nas do stosowania ich również w pomieszczeniach rzędu 30 m2, co oczywiście nie powoduje tego, żebym zdyskredytował te kolumny w takiej powierzchni, ale na pewno warto najpierw przetestować sobie taką konstrukcję u siebie w pomieszczeniu docelowym, czy będzie ona nam pasowała, czy też będziemy potrzebowali wsparcia jakby subwoofera tutaj w tej sekcji głównie niskotonowej. Z kolei w przypadku najniższego modelu podłogowego, Vestia numer 2, dość zachowawczo tutaj producent nam sugeruje, że pomieszczenie takie docelowe to około 20 m2, co według nas jest dosyć taką bezpieczną wartością, ponieważ ich potencjał spokojnie określilibyśmy bliżej tych 25 m2 jednak. W specyfikacji znajdziemy także rekomendowaną odległość od kolumn miejsca odsłuchowego, co jest taką dosyć sporą nowością w specyfikacjach podawanych przez producenta. Wszystkie te informacje, tak jak wspomniałem wcześniej, są również na naszej stronie, tak więc zachęcamy Was do odwiedzenia jej. Co do gatunków muzycznych, w jakich by można tych kolumn używać, to na pewno w mojej ocenie byłaby to muzyka klubowa, ewentualnie odmiany popu czy hip-hop. Natomiast oczywiście nie oznacza to także, że w rocku czy metalu nie mogą się podobać. Dlatego też zapraszamy Was na odsłuchy, które powinny w zasadzie rozwiać i wyjaśnić wszelkie wątpliwości. Dziękujemy Wam za wspólne spędzenie z nami tego czasu. Mamy nadzieję, że materiał się Wam przyda. Trochę bardziej przybliżyliśmy Wam sylwetkę Vestii, czyli tego nowego modelu, i opowiedzieliśmy Wam nieco więcej, coś co wykracza po prostu poza taką suchą specyfikację, którą możecie znaleźć również na naszej stronie. Jeżeli się Wam materiał podobał, to oczywiście zachęcamy Was do pozostawienia łapki oraz subskrypcji, a tymczasem żegnamy się z Wami i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!